Do tej pory w mieście przeprowadzono 5 edycji programu Mieszkanie za remont. Skorzystało z niego 12 rodzin. Mieszkania przyznawano na podstawie wypracowanego w tej kadencji regulaminu. Był uchwalony w styczniu 2020 roku, tak? Więc to jest taki stosunkowo dokument świeży. Tak? I wtedy wydawało mi się, że to było jasne i przejrzyste te kryteria. Nad nimi dyskutowaliśmy, bo to w ogóle była nowość, jeśli chodzi o mieszkanie za remont, jako dbałość o tą transparentność w przydziale takich mieszkań. Wśród kryteriów, które brano pod uwagę, był wiek najemców. Dodatkowe 5 punktów przyznawano rodzinom, w których żadna z osób nie ukończyła 35 lat. Kryteria, które zostały w załączniku do tego regulaminu, do tej uchwały przygotowane, zostały mocno przedyskutowane i na komisjach. I wtedy podnoszono, że jest to takie kryterium, które miałoby pozwolić w jakiś sposób zachęcić młodych ludzi do tego, żeby pozostawali u nas w mieście. Do tego punktu pojawiły się zastrzeżenia. Wpłynęły one do prezydent miasta, mieli je członkowie komisji rewizyjnej. Mieszkanie zostało przydzielone i właśnie dostała to rodzina czy osoba, która spełniała ten warunek i dzięki temu to mieszkanie dostała i później zrezygnowała z tego mieszkania. W najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie komisji mieszkaniowej. W czerwcu zmiany w regulaminie mogą trafić pod obrady Rady Miasta. Według Krzysztofa Plewki procedura się ślimaczy. W styczniu zostało to zgłoszone. Jestem członkiem komisji mieszkaniowej, więc wiem o tym, bo sam to zgłaszałem, żeby jak najszybciej to poprawić i przynajmniej nie przydzielać mieszkania, bazując jeszcze na tym punkcie, który pozwala dać 5 punktów więcej, tylko dlatego, że osoby w danej rodzinie mają poniżej 35 lat. Mamy już praktycznie koniec maja i ten punkt jeszcze obowiązuje w regulaminie. W całym regulaminie mieszkaniowym jest więcej zmian, odpowiada Ewa Połychata. Pracownik musiał przepracować całą uchwałę, cały projekt z tymi uwagami. Powtarzam jeszcze raz, była zgodność i niezgodność co do niektórych kwestii w dyskusji. Przesłaliśmy ten dokument do naszych członków komisji mieszkaniowej, prosząc o ewentualne uwagi już po poprawieniu. Nie otrzymaliśmy tych uwag. W międzyczasie przekazaliśmy również do biura prawnego. Spotykamy się raz na kwartał. To też na ostatniej komisji taką decyzję podjęliśmy, że mamy już praktycznie gotowe listy mieszkaniowe. Chcieliśmy to za jednym zamachem i ten regulamin i listy mieszkaniowe zatwierdzić. Kolejna edycja programu Mieszkanie za remont właśnie rusza na starych zasadach. Przypomnijmy, że o lokale mogą się starać osoby znajdujące się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne lub chętne do zamiany.